Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 56. odcinek Zarychty na solo. Pozostajemy na Florydzie, tym razem Orlando Magic, czyli druga drużyna z tego ciepłego stanu. No i tym razem niestety nie mamy dobrych wiadomości, bo Orlando Magic dalej dołują. Dalej będą drużyną, która raczej będzie dostarczać zwycięstw niż je zabierać. No i niestety czeka nas kolejny sezon na minusie. Magic niby chcieli się wzmocnić przed tym sezonem, ale nie za wiele z tego wyszło. Dokonali jakichś wymian, ale to okazały się wymiany kosmetyczne. Nie mają rozgrywającego, takiego porządnego, nie mają dobrej trójki. Więc Magic dalej stoją w rozkroku, są drużyną, która jest skazana raczej na przegrywanie w tym sezonie. No i niczego więcej się po nich raczej nie spodziewam. No ale po kolei, jak zwykle zaczynamy od trenera. Jest nim od nowego sezonu Steve Clifford, czyli człowiek, który przez ostatnie kilka lat pracował w Charlotte Hornets. Dwukrotnie z tą drużyną zawitał w playoffs, raz nawet był bliski wyeliminowania Miami Heat, ale przegrał po 7 meczach. No i Clifford, jakby nie powiedzieć, miał swoje wzloty i upadki w Charlotte. Pewne rzeczy mogą być nie do zaakceptowania dla zawodników, które on w Charlotte prowadzą, bo w sytuacji krążyły takie opowieści, że jeżeli zawodnik nie wracał się do obrony bardzo szybko po straconej piłce, no to zaraz siadał na ławce, był do zmiany, do wyrzucenia z rotacji i tego typu rzeczy, więc Clifford jest z tego, co się mówi, trenerem bardzo autorytatywnym, nieznoszącym sprzeciwu i nieznoszącym za bardzo innych metod niż jego własne. Czy to się uda w Orlando, wprowadzenie czegoś takiego? Wydaje się, że próbował tego kilka sezonów temu Scott Skiles. Skończyło się to jego zwolnieniem, więc grunt być może nie jest zbyt podatny. Natomiast zmienił się oczywiście trochę skład osobowy w stosunku do tego, co miał Scott Skiles, więc może to zadziała na korzyść Clifforda. Clifford w te kilka sezonów zanotował łącznie bilans 196-214, co jak na tego drużynę jak Hornets jest niezłym wynikiem. No i gdyby tak był blisko 50%, jak ten jego bilans wskazuje, no to raczej w Orlando byliby wszyscy szczęśliwi. Problem jednak polega na tym, że nie ma kim grać za bardzo, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o samą ocenę Steve'a Clifforda, no to mimo całej sympatii związanej z tym, że to on doprowadził Hornets znowu do playoff i fajnie wtedy grali, pamiętacie, z Kemba Walkerem, z Alem Jeffersonem, no to nie mogę dać mu więcej niż trójkę. Trójka to jest maksimum zupełne, które mogę dać Cliffordowi i niestety nic ponad to. Dalej mamy obwodowych i tu się zaczyna duży ból, bo mamy trzech graczy na poziomie NBA, jednego gracza na poziomie takim do pierwszej piątki większości drużyn i tyle. To najważniejszym obwodowym jest zdecydowanie Evan Fournier. Nie wiem, jaką fryzurą tym razem przystąpi do rozgrywek, no ale jest to Francuz, który jest solidnym strzelcem. Tego mu nie można odmówić, bo rzuca prawie 18 punktów na mecz przy niezłej skuteczności, prawie 38%. No ale Fournier to nie jest gość, który miałby pociągnąć drużynę. To może być czwarty, piąty zawodnik w swoim zespole. Nic ponadto, a w sytuacji takiej, który on jest najlepszym obwodowym i być może na dzisiaj drugim najlepszym graczem całej drużyny, no to od razu wskazuje ten zespół na walkę o niezbyt wysokie cele. Obok niego w pierwszej piątce, przynajmniej na początku sezonu, będzie wychodził DJ Augustin, który już kilka sezonów w Orlando spędził, którego też wiemy, że pewnego poziomu nie przeskoczy. No, on będzie rzucał po te kilkanaście punktów może na mecz. Na dobrej skuteczności za 3, bo w ostatnim sezonie było prawie 42%. Natomiast on bardziej będzie kreował grę pod siebie niż szukał innych rozwiązań. No i te kilka lat ostatnich pokazało, że no, Augustin nie jest graczem, który może prowadzić na dłuższą metę drużynę, która walczy o playoffy chociażby. Bo gdy grał w playoffach z Indiana Pacers, no to wtedy niestety był człowiekiem w dalekiej rezerwie. Jedyny tak naprawdę sezon, w którym był liczącym się graczem, to były rozgrywki z Chicago Bulls, kiedy zastępował Derricka Rose'a i wtedy pokazał się z bardzo dobrej strony. I naprawdę nieźle mu to szło. Wtedy grali też w playoffach Chicago, natomiast to takie jedyne rozgrywki. Co dalej? Za Augustinem i Fournierem jest jeszcze jeden zawodnik na niezłym poziomie, to jest Jarian Grant, pozyskany w jednej z wymian w trakcie off-season. Grant ma za sobą już chyba 3 sezony w NBA. Pewne też
Ja wiem, że się powtarzam, ale pewnego poziomu też wydaje się, że nie przeskoczy. Jest, wydaje się, lepszym rozgrywającym niż Augustin, bo nawet grając mniejsze minuty notuje więcej asyst, natomiast jest zdecydowanie gorszym łowcą punktów, więc tutaj Steve Clifford może tak trochę rotować. Jeżeli będzie chciał, żeby rozgrywający bardziej dostarczał piłek, no to będzie Jerian Grant. Jeżeli ma uczestniczyć sam w zdobywaniu punktów, no to bardziej DJ Augustin. Natomiast ten duet jest naprawdę bardzo słaby. I opieranie gry na tych dwóch rozgrywających no, nie będzie czymś wyjątkowym w Orlando Magic i raczej tutaj nastawiają się na dalszą przebudowę, na kolejne lata niestety posuchy i być może dopiero za kilka sezonów coś tutaj rzeczywiście wykiełkuje porządnego. Dalej mamy już naprawdę słabo, bo mamy jeszcze dwóch zawodników, Melvin Frazier i Isaiah Briscoe. Frazier jest 35. wyborem w ostatnim drafcie Orlando Magic. Był niezłym zawodnikiem na uczelni, tego mu nie można odmówić. Natomiast no, to nie jest gracz, który przynajmniej na razie będzie jakimś zbawcą. On średnio w pre-season grał 13-14 minut na spotkanie, więc wcale nie był za wysokim, za pewnym wyborem. Nie zdziwię się, jeśli na tej pozycji będzie grał trochę Terence Ross. Natomiast no, Frazier wydaje się być tutaj kandydatem do miejsca numer 4 na obwodzie. Piąty jest Isaiah Briscoe, jak już wspomniałem. To jest zawodnik, który ostatni sezon spędził w Estonii, w Kalewie Tallinn. Był tam bardzo wysoko ceniony, był MVP, zdaje się, Ligi VTB. Rzucał 20 ponad punktów na spotkanie, miał kilka asyst, więc dosyć solidny zawodnik na Europę, ale na NBA nie za bardzo. Zresztą to też pokazuje mecze przedsezonowe. Zagrał tylko w trzech spotkaniach, średnio po 7 minut w każdym, więc tego nie było naprawdę dużo. No i tak się zastanawiałem długo, jaką notę dać, to jest jedynka z plusem. Plus za tego Fourniera i nic poza tym. Dalej mamy skrzydłowych. Tu jest trochę lepiej. Zarówno w perspektywie najbliższego sezonu, jak i w perspektywie kilku kolejnych, bo mamy graczy, którzy już się rozwinęli i zawodników, którzy wciąż mogą się rozwinąć. No i zdecydowanym numer jeden jest były król wsadów, czyli Aaron Gordon, który wreszcie zaczął się rozwijać ofensywnie, jak dostał swoje minuty, jak dostał więcej razy piłkę do rąk. W poprzednim sezonie to już było ponad 17 punktów na każde spotkanie. Wciąż brakuje mu rzutu za 3 punkty, bo trafił tylko 33%, natomiast Gordon już trochę oswaja się z rolą lidera drużyny, a wciąż ma dopiero 22 lata, to już też jest. On już tyle sezonów gra, się wydaje, że już tak dawno były te jego debiutanckie rozgrywki, ten jego konkurs wsadów, który wygrał, a wciąż niestety nie spełnił w pełni wszystkich nadziei, a jest dalej zawodnikiem bardzo młodym, bo mówię 22 lata. Obok niego, mam nadzieję, tak było w dwóch meczach pre-season, będzie grał Jonathan Isaac, czyli ubiegłoroczny wybór w pierwszej rundzie draftu Orlando Magic. Isaac, który z powodu kontuzji zagrał tylko w 27 spotkaniach, jest świetnym defensorem, więc może być tutaj dobrym uzupełnieniem dla Gordona. I wydaje się, patrząc na te mecze pre-season, że trochę też poprawił się w ataku, bo to będzie klucz dla niego, żeby dłużej występować, żeby nie był tylko graczem na jedną stronę parkietu. Zmiennicy. Wydaje się, że pierwszym będzie Jonathan Simmons, który po przejściu San Antonio Spurs miałem nadzieję, że będzie miał lepszy sezon niż faktycznie miał. Był graczem niezłym, natomiast miałem nadzieję po tym, co pokazał w playoffach przede wszystkim 2017 roku, że będzie go stać na coś więcej niż tylko to, co pokazywał. No ale być może się myliłem i to już jest sufit Jonathana Simmonsa. Dalej mamy Terence'a Rossa, który po przejściu z Toronto w poprzednim sezonie też z powodu kontuzji zagrał tylko 24 spotkania. No to jest gracz, który pobiegnie do kontry, zanotuje fajny wsad, rzuci za 3 punkty, ale też na słabej skuteczności, bo tylko 32% w poprzednich rozgrywkach i tyle. On jest wolnym agentem w najbliższe lata, więc myślę, że Orlando Magic z niego zrezygnują, chyba że nagle wystrzeli jakoś z formą, ale nie zanosi się na to. Kolejnym jest Wesley Iwundu, także zawodnik, który został ściągnięty do Orlando jako debiutant rok temu. Iwundu gra dosyć dużo w trakcie tego preseason. Wydaje się, że najwięcej ze wszystkich skrzydłowych. Nawet raz czy dwa razy wystąpił w pierwszej piątce. I to może być dla niego szansa. Ja pamiętam, że rok temu, kiedy Przemek Karnowski grał w Bawarach Orlando Magic w lidze letniej, to Iwundu był jednym z tych, którzy najbardziej zawodzili w tamtej lidze letniej. No ale ma kolejną szansę.
No i zawodnik numer 6 wśród skrzydłowych, Jarrell Martin, ściągnięty w wakacje w wymianie z Orlando, przepraszam, z Memphis Grizzlies. W poprzednim sezonie miał dosyć solidne statystyki, bo prawie 8 punktów, prawie 4,5 zbiórki, ale grał w drużynie tankującej, tylko i wyłącznie dlatego dostawał te ponad 20 minut, bo gdy spojrzymy na poprzednie sezony, w których Memphis Grizzlies grali w playoffach, no to tych minut Martina było naprawdę mało. Jeśli chodzi o ogólną ocenę skrzydłowych, 2 z plusem, nic więcej dać nie mogę tej drużynie. Chociaż to i tak jest niezły wynik jak na ogólny obraz, jaki Orlando Magic sobą prezentują. No i przechodzimy do podkoszowych. Do miejsca, które wydaje się być najlepsze w tych segmentach, które poruszam w każdej drużynie, jeśli chodzi o Orlando Magic. Numerem 1 zdecydowanie jest na razie Nikola Vucevic. Także on, Czarnogórzec, zachował miejsce w pierwszej piątce. No i to będzie takie łagodne przejście z niego do Mohameda Bamby na przyszły sezon, bo Vucevic będzie po najbliższych rozgrywkach wolnym agentem. Zobaczymy, czy Orlando będzie go chciało dalej, czy też znajdzie sobie inne miejsce w lidze. Natomiast Vucevic swoje robi, tak? Czyli dorzuca te kilkanaście punktów, prawie 10 zbiórek, blokuje trochę. Zaczął rzucać za 3 punkty, ale te 31% to nie jest jakiś dobry wynik. Więc tutaj zdecydowanie ten najbliższy sezon może być na to przeznaczony, żeby ogrywać powoli Mohameda Bambę. Kto wie, może w połowie sezonu oddać Vucevicia ze schodzącym kontraktem w zamian za jakieś piki w przyszłości i dać wtedy większą szansę gry dla Bamby, który jako piąty pik jest graczem, który zdecydowanie inne argumenty będzie przynosił dla Orlando. Jest świetnym obrońcą, który miał prawie 4 bloki średnio na mecz w NCAA. Oczywiście NBA to zweryfikuje, tak, i będzie ich zdecydowanie mniej. Natomiast widać, gdzie potencjał tego zawodnika jest. No, trzecim graczem podkoszowym, który powinien dostawać minuty, jest Cambridge, który w poprzednim sezonie grał nie za dużo, natomiast pokazał się z niezłej strony, te 4 punkty, 4 zbiórki na mecz, 54% z gry. No i Birch póki co wyprzedza w rotacji Timofieja Mozgowa. Rosjanin nie dostał ani minuty jak dotąd w preseason i nie zanosi się na to, żeby za dużo grał. Natomiast no, wiąże go jeszcze dosyć wysoki kontrakt, więc Orlando Magic go będą póki co trzymali. Nota dla podkoszowych, taka ocena 2 z plusem, podobnie jak skrzydłowi. Zobaczymy, jak to się rozwinie w trakcie sezonu. Jeśli Bamba będzie naprawdę dobry, to może ta ocena będzie warta trójki. Zobaczymy. No i ostatni element, czyli bilans ataku, obrony i tempa. Wiadomo, nowy trener, więc będą nowe rządy, nowy sposób gry. Natomiast no, Magic w poprzednim sezonie mieli 25 atak ligi, dopiero 20 obronę. Natomiast grali szybko, bo w 11 tempie. Zobaczymy, no Steve Clifford nie przypada chyba za tym, żeby grać bardzo szybko, więc to może niestety się zmienić, ale jak będzie, to będziemy mądrzejsi za kilka miesięcy. Okej, to tyle. Dzięki za wysłuchanie podcastu Orlando Magic i oczywiście zapraszam Was na kolejne.